Kto to jest? Będziesz się zagrywał? Cześć wszystkim, tu Mini Maja. Zapraszam na nowy odcinek Halloweenowy. Zostawcie łapkę w górę i zaczynamy. Odliczam 3, 2, 1. Jest łapka w górę. Zaczynamy. Słuchajcie, tak naprawdę dziewczyny jeszcze nie wiedzą, jaki dokładnie to będzie odcinek, a to będzie odcinek, że będziecie musiały podzielić bawialnię i kto najlepiej z Was udekoruje bawialnię 24 godziny. Może pójdzie szybciej. Dzielicie pokój i dekorujecie na Halloween. Dacie radę? Dacie radę? Tak! To zaczynamy. Okej. Panie, panie, czy dożyce? Panie, panie, czy dożyce? Ja wygrałam! Okej, z kim ty zostajesz? Z Eliszą czy z Majusią? Majusią. A jednak podoba mi się moja połowa. Dobra, połowa to ja sobie... Mama, ja ją kupiłam, ja kupiłam. Zaczyna, zaczyna. Dziewczyny, zabrać wszystko, co tu masz. I słuchajcie dziewczyny, pod koniec filmu, gdy już wasze połowy będą gotowe, ta z was, która zrobi najpiękniejszą, najfajniejszą połowę pokoju, dostanie ode mnie taki boksik halloweenowy. Jej, na pewno ja wygram. Tak? Jestem bardzo ciekawa, co tam jest w środku. Wydaje mi się, że tam jest sporo fajnych rzeczy. Ja mam tutaj różne ozdoby. Mhm. Super ten kotek. No. Gdzie powiesimy? Tam jest... No, no, tak? Słuchajcie, ogólnie dlaczego powstał taki filmik? Ponieważ już jutro dziewczyny będą miały imprezę halloweenową dla swoich przyjaciół, więc one akurat chciały, żeby ten pokój, ta bawialnia była piękna, pasująca do Halloween. Jak wam się podoba mój stój czarownicy? Czy wiedźma? Co to jest? Czarownica. Czarownica, na pewno. Wiedźma. Wiedźma, pająki. Ty akurat nie masz teraz stroju, Eliasku. Elias w tym roku planował być dynią. Nie! Nie, nie będziesz dynią. Co, dzielimy pokój? Ty? Tak. Ja zacznę od tych naklejek żelowych. I jak ty masz sporo. A, ma ten największy, tak? No. Jeszcze chcę wyciąć dynię. To jest twoja tajemnica? Bo ja o tym nie wiem. Nie. Ogólnie mi się podobają właśnie te cukiereczki, nie? Fajnie. Fajnie wyglądają. Te duszki mi też się podobają. Halloween. Jak fajnie? Fajnie, fajnie. A jeżeli uważa, że to jest trochę za wysoko, to w ogóle nie będzie widoczne. Będzie, patrzcie. Tak jak kolorowe. Eliasku, mogę ci zadać pytanie? Tak. Jak to dzisiaj widzisz? Kto dzisiaj wygra? Aisza czy Maja? Czyja połowa pokoju będzie najpiękniejsza? Mój! Twoja połowa, ale... Maja czy Aisza? Ja się zapytam. Moja! Elias, taki Elias! Elias, mogłeś powiedzieć, że moja połowa pokoju będzie najładniejsza. A tak nie mogę powiedzieć. Ja tylko nakleję. Elias, co ty robisz? Mam pajęczynę. Jakie pająki piękne. To mój. Eliasku, zobacz. Słuchajcie, Elias kiedyś się bał bardzo pająków. Pamiętasz, Elias? Teraz już nie? To co to jest? Kościotrup, tak? Nie wiedziałam, że będzie mnie czekał taki challenge, ale przygotowałam sobie własnoręcznie zrobioną dekorację. Ale naprawdę sama zrobiłaś? Tak. Wow, ale piękna dynia. Super, gdzie to powiesimy? Tutaj, na scenę? Nie, to powiem. Powiem wam, że Maja bardzo fajnie wymyśliła, zamiast pająków są tutaj kościotrupy. Oj, oj. Tutaj są pająki. A, tu są pająki i kościotrupy, tak? A będę się trzymały, jak myślisz? Oj, o, o. Mamo, coś na jedzenie? Ty jesz język, tak? Pokaż, jaki on jest długaśny.
Ja jem okon. Patrzcie, jak się ciągnie. Już prawie. Brawo! Widzisz, siostra ci pomogła. Maja, ty wygrasz ten challenge, wiesz? Ja to wygram. Nie! I teraz co? Łyżką będziesz to wygrywała? Dasz radę? No dam. Dlaczego wszyscy płaczą? Ja chcę nie. To obserwować ogólnie. Jak się dynie? Ja chcę ci nie. Nie, no Maja jeszcze nie. Maja, idź na swoją połowę. Maja, właśnie, ty też masz swoją dynię, wiesz? Ej, to obciąć. Coś w imieniu Maja? Co będziecie robili teraz? Otwierali dynię. Powtarzalcy! Ale ona też miała dynię, więc... No, o to nie był ogólnie twój pomysł z tą dynią, Isza, to jest, wiesz, ale to jest wszędzie robione, to ogólnie to jako pierwszy, to nie był twój pomysł, prawda? Ty też gdzieś widziałaś, tak? Ale ja... Elias też ma swoją łyżkę, uwaga, nie chodzimy na stół, Eliasku! Elias już... Jasku! Elias już szaleje. Ja pająk. I szalejesz! Szalejesz! O, dużo pracy was czeka, nie? O! Co? Oj, z rękami! No na pewno powtarzalsko moje. Moje łusie, moje łusie. Dobrze, że Elias, chociaż myszku. Ja nie będę brudny. No, ty nie lubisz być brudny, to prawda. No ale jak trzeba, to trzeba do firmy. Ja się staram. Jak trzeba, to trzeba, wy to słyszycie. To ale do firmy się stara. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja widzę ogromny postęp u Mai odnośnie nagrywania filmów, ponieważ wcześniej to u niej było, słuchajcie, minuta, dwie i ona już jest zmęczona, już nie chce nagrywać i ogólnie jakby chce nagrywać początkowo, a później nie. A teraz zobaczcie, co ona mówi, jak trzeba, to trzeba, aż nie poznaje naszej Mai. Ja też widzę postęp, powtarzanie. Moja dynia jest gotowa w środku. A, w środku, jeszcze musisz tu wyciąć, tak? Tak. A, to jest najmniejsza rzecz. To wołałam swojego tatę, żeby mi pomógł, bo ja z nożem nic nie mogę robić. Prawda, to jest niebezpieczne. Elias też pomaga. Będą gwiazdki, oczy czy serduszka? Hejku, będą gwiazdki, oczy czy serduszka? Ja chcę serduszkę. Jedno oczy mi już. Jest. Maro. Nieprawda, ja wygram. Ty już wygrałaś. Sama, ale najlepsza. Elias sprząta. To nie jest miotło do sprzątania, tylko do latania. Tata zrobił taką ładną dynię. Zobaczcie, co nam wyszło. Jeden połączyliśmy z małym pokoje, żeby wyglądało to ładniej. Znaczy nie pokoje, tylko jeden pokój połączyliście, tak? Pokoje. Połowy pokoju. Elias, to jest bawienie. Tak, jednak dziewczyny postanowiły nie dzielić tego pokoju i po prostu połączyć siły i będą po prostu rywalizować z dyniami. Z dyniami, tak. Tu jest dynia Mai, ona jest odwrócona, tam też dynia Aiszy też jest odwrócona. Za chwilę zobaczymy, co dziewczynom wyszło. Zobaczcie, tu jest fajnie, u Aiszy tu też. Tam też jest kolejna dynia. Co się stało, Majusia? Co się stało? Co się stało, Władek? Tu też jest fajnie, ładnie. A tu jest taki wampirek, który idzie. I też taka rączka na cukierki. Tu jest wystawa kapeluszy wiedźm. I tu jeszcze jest kolejny, tak? Tu jest taki kotek. Zasił po górę, jeśli wam się podoba! Mi bardzo się podoba! Goście, trupy nie chcą ci czemuś czypać. O, Majusia, coś ty narobiłaś. Nie! Dostaniesz bez tej pajęczyny, wiesz? Nie, ja mogę. O, zobacz, zobacz! Majusia, teraz jest, wydaje mi się, że dużo lepiej, prawda? Tak jak musiało być. Yes. A może włóżmy najpierw świeczki, czy nie? Możemy to włożyć. Na raz. Czekaj. Dwa. Czekaj, mam 2 i 5. I 3. O, ale fajnie. O, jest dynia. Tak, powiem wam, że to jest szok przy tym, że Aisza sama robiła swoją dynię. Tak, a mi tata. Wyciął tam na górze, tak. A Maja, ponieważ jest mniejsza jednak, no to Maja pomagał tata. No tak, no bo ja nie mogę. A jeszcze widzisz, że Maja dynia ma 3 ząbki. Ja nie mogę z nożem pracować. Dlaczego? Się pokroić. Co, co? No bo nie, no bo nie, mogę siebie pokroić. Dobrze, dobrze mówisz. Która dynia wygrała? No właśnie, ja tak się starałam. Tak, te kliniki są piękne, zobacz jak fajnie Maja udekorowała. A ty też super się starałaś, ponieważ wycinałaś.
słuchajcie, wydaje mi się, że wygrała siostrzana przyjaźń. No tak naprawdę przyjaźń w naszym domu była różna, ale to dziewczyny nadal zawsze się kochają, kłócą się, ale kochają i wydaje mi się, że prezent możecie po prostu otworzyć razem. Co wy na to? Okej, okay. Ale zapraszam ciebie na moją kanapę. Jestem ciekawa, co tam będzie w środku i czy faktycznie coś na Halloween znajdziecie. Ale jest tam... Obstawiajcie. Co tam jest? Wydaje mi się, że to jest taka pułapka na wampiry. Prawda? O, ale to jest fajne! I to wszystko? I to wszystko? Nie, żartujecie. Serio? Tak. Cztery rzeczy? Elisza, pamiętasz, jak kiedyś we Włoszech kupiliśmy taką niespodziankę z Tigera i tam było tyle rzeczy, że szok. A tutaj tylko cztery rzeczy, serio? No, jakoś słabo. No, nie wiem, co to jest. Jakby dla Eliaska. Siedzę, próbuję złapać. Okej, okay, jak coś mamy taką papierową girlandę. Takie coś ale po co podbite. To? Jestem w szoku. No chciałam taką niespodziankę na Halloween. No właśnie. Tyle czasu rywalizowaliśmy. Tyle czasu walczyliśmy. Ale było fajnie. Tak? Tak? Fajna była zabawa? Szczerze. No właśnie, jaki teraz macie fajny pokój, tę imprezę. No, ten pokój jeszcze nigdy nie był taki piękny. I się ubraziłam. Na kogo? Na Tiger, na sklep Tiger. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia! Pa, pa! Maja, mogę sobie to zostawić? Tak, a po co? Będę tym łapała muchy. O, mucha!